Witam Was, z tej strony Macintosh, a to kolejny już odcinek z serii Let's Play The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. I kolejny run, w którym będziemy nadużywać zdolności Isaaca nowej, to znaczy kostki sześciościennej i Basement XL. Nie cieszę się z tego powodu, ponieważ musimy znaleźć klucze, żeby wejść do pokoi. Teraz pytanie, czy ja chcę restartować? Czy ja chcę to restartować, czy nie? Dobrze. Nie będziemy restartować gry. Zmierzmy się z tym, co dostaliśmy, to znaczy z najgorszą możliwą opcją na pierwsze piętro. To znaczy dwa piętra skompresowane do jednego i oby nie brakowało nam, tak jak w poprzednim ranie, kluczy. Bo klucze teraz będą słowem kluczem, ale to śmieszne, nie. Klucze będą naszym głównym składnikiem przetrwania i próby zdobycia czegokolwiek dobrego, tak? Soczek Jezusa, chociaż nie. Szczerze chciałbym dostać przedmiot od matki, czyli na przykład Mom's Lipstick. Chciałbym dostać Mom's Heels i inne przedmioty matki, w tym również podpaskę matki, tylko po to, żeby odblokować sobie, tak jak mówiłem już w poprzednim ranie, szkło kontaktowe matki. Bo to będzie kolejny przedmiot OP, który no, pojawia się dość rzadko, ale kiedy już się pojawi, to tylko przez własną głupotę można przegrać rana. Teraz się spytacie, dlaczego? Bo szkła kontaktowe, chyba mówiłem to przed chwilą, w poprzednim ranie, ale jak mówiłem, to powtórzę się jeszcze raz, trudno. Szkła kontaktowe, zobaczmy, chcę zaryzykować, nie ma, dobra. Szkła kontaktowe mają tą zdolność, że po prostu potrafią co jakiś czas zamienić naszego przeciwnika w kamień. Co jest wow, fajne, to raz, a dwa, wow, przydatne, to dwa. Albo trzy. Nie wiem, nieważne. Liczcie sobie sami. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Dobra. Chcę skeletunki. Book of Sins. O, Book of Sins, przepraszam. Serce. Nie za dużo to nam dało, ale... Oko matki. Więc, moi drodzy, zaczynamy robić to, co chciałem. To znaczy, jesteśmy w stanie odblokować... Jesteśmy w stanie odblokować... no... Wszystko, co nam potrzebne, żeby zdobyć... Żeby odblokować sobie w późniejszym czasie szkło kontaktowe matki. W ogóle dziwi mnie, że matka zgubiła tyle rzeczy, w tym swoje oko. W piwnicach pod domem, w których Isaac się ukrywa. Dobra. To było aż dziwne. Curse Room mnie na razie nie interesuje. Idziemy w lewo. Klucz. Bardzo bym prosił z tej wersji czempionskiej klucz, ale pewnie dostaniemy monetę. Wiedziałem. To jest normalka. Czy chcę iść w górę, czy chcę iść w dół? Co to mamy? Two of spades. Klucze podwaja. Więc przydałyby się jakieś klucze, gro. Bo znowu zaczyna być taka sytuacja, że mamy możliwości, mamy klucz. Teraz two of spades były klucze. Więc dwa klucze. Wiem, że to jest marnotrawstwo tej karty Tarota, ale na chwilę obecną po prostu nie jesteśmy wydolni w kluczach, a roll-upy muszą nam się przydać. I teraz mamy kolejny... Dlaczego ten pokój jest tak daleko? Trudno. Injection, który nas przyspieszy. Szczerze... I teraz mamy problem.
Dobrze, nie mamy problemu. Odblokowaliśmy sobie właśnie kontakt matki. Jeżeli macie karteczkę tego, co mówiłem, co należy zrobić w tej grze, to właśnie to zrobiliśmy. Czyli z jednym słowem, albo są nam potrzebne 3 przedmioty do odblokowania w jednym ranie, 3 przedmioty do odblokowania kontaktów matki, albo 2 potężne, bo oko matki jest liczone jako potężny przedmiot i tyle. A nawet perła matki nam wypadła. Czyli widzę, że będziemy mieli jakiś sfokusowany strasznie na przedmiotach matki ran. O matko, to może być straszne. Ale co chciałem powiedzieć? Mamy możliwość rolapowania tamtego przedmiotu. I z racji tego, że już odblokowaliśmy kontakt matki, istnieje możliwość, że kontakt matki wypadnie już nam w czasie tego ranu. A co za tym idzie? Możemy być po prostu tak OP, że Isaac to będzie leżał i kwiczał i... Znaczy się chwila, ten drugi Isaac, wiecie, w katedrze. I przejdziemy katedrę po raz... drugi albo trzeci. Już nie pamiętam, ile razy przeszliśmy katedrę, słuchajcie. Tabletka. Strategia na tabletki, póki nie pokonacie bossów, nie bierzcie się za tabletki, bo tabletki mogą być złe. I mogą nam napsuć krew. I mamy bombę. I mamy też rola. I musimy iść aż do... na sam koniec mapy z prawej strony. Super. O matko. Jest czas, żeby się napić herbaty. Możecie w tym czasie iść sobie zrobić kanapkę, bo to będzie długa droga. Wiem, że to jest marnowanie czasu. Znaczy inaczej, normalnie to byłoby powiedziane, że to jest marnowanie czasu. Ale pula przedmiotów jest duża i... Mitra. Nie żeby coś, ale mitra jest przedmiotem, który bierzecie na 100%. To nie jest przedmiot, który można pominąć. I teraz przydałyby się 2 pomieszczenia. Ponieważ byłbym w stanie naładować naszą kostkę sześciościenną w taki sposób, że bylibyśmy w stanie... Mamy jedną bombę. Spróbujemy. Nie jesteśmy za wolni, więc powinno się udać. Dobra, pomimo tego, że nie znaleźliśmy ukrytego pokoju, to miło chociaż, że znaleźliśmy kolejny Tainted Rock. Chcę... Tak dawno nie miałem... O, dziękuję. Za ten klucz bardzo dziękuję, gro. Teraz Two of Spades by się bardziej przydało, ale tak jak mówiłem, Two of Spades jest... Było nam bardziej potrzebne, o tak powiem. Nie wiedziałem, czy dostaniemy te klucze. Wiecie, że wszystko jest generowane w tej grze randomowo. Więc mamy 2 naładowania, nie mamy żadnych bomb, więc pozostaje nam na razie pójść tylko do bossa. Zostały nam jeszcze 2 pomieszczenia. Jeżeli w bossie dostaniemy, nie wiem, Pageant Boya, to na pewno go wezmę. A, mamy 2 bossów, właśnie. To znaczy bossowie są tutaj bardziej... Będziemy się fokusować bardziej na rolowaniu przedmiotów od bossów. Bo po prostu ta pula jest bardziej... zawiera potężniejsze przedmioty. Wiem, że... jeżeli uda nam się zdobyć pieniądze, to jesteśmy w stanie zdobyć w naszym sklepie... Będziemy w stanie zdobyć, jeżeli znajdziemy pieniądze oczywiście. Jeżeli będę miał te roll-upy, to będziemy w stanie zdobyć... kompas, mapę, cokolwiek, co nam się przyda. I nie mogę oberwać jeszcze raz. Dobra, zostały już tylko słabe muchy. Nie duże muchy, tylko zwykłe muchy. Plus 1 neutral fly, czyli mucha neutralna, więc nie powinno być problemu. Tego na pewno nie zrolapujemy. Teraz pozostaje pytanie. Co chcemy zdobyć...
Dobra. To jest trudny wybór, ale wolę bossa. I to jest boss, który da nam życie, albo coś w tym stylu. Jeżeli to będzie oczywiście życie z Larego Juniora, no to, okej, może być. Druga sprawa, słuchajcie. Wiem, że mamy odblokowanego Stevena. Jestem tego święcie przekonany i teraz w ogóle już nie mogę oberwać. Wiem, że mamy odblokowanego Stevena. Ale Steven jeszcze ani razu nam się jako boss nie pojawił i skąd? Aha, kupa. Tak, z kupy wypadło serduszko, więc w razie czego mamy uzupełnienie serca. A to może się przydać, ponieważ mamy Curse Rune, do którego na pewno wejdziemy teraz. Ponieważ co? Jeżeli nie zdobędziemy dealu z szatanem, no to wybaczcie, ale Curse Rune może dać nam na przykład Ankh, który pozwoli nam przeżyć troszeczkę dłużej w przyszłości. Ale też znowu na Ankhu nie można za bardzo polegać. Fajną rzeczą byłoby też wreszcie odblokować Gapiego. Po raz pierwszy zdobyć wszystkie przedmioty potrzebne do zostania Gapim, bo wtedy mamy darmowe latanie, wtedy mamy damage taki, że głowa mała i... Jeżeli spytacie się, dlaczego to zrobiłem, Joker. Dobra, co robi ta tabletka? Przecena. Więc kompas za 7. O mój Boże, jesteśmy w niebie. Dobra, mamy kompas. Nie mamy bomb. Znaczy, bomba chyba była w tym, w pokoju walki z bossem. W pokoju, boss roomie po prostu, tak powiedzmy sobie szczerze. I wolę mieć shields, chociaż kurczę, właśnie, była bomba. Zastanawiam się. Inaczej, użyjemy Jokera. Wiecie co? Wiem, że sobie zjechałem życie i to mocno, ale mamy możliwość latania. A co za tym idzie? Wejście tutaj spowoduje, że stracimy tylko pół serduszka i dwie tabletki. Dobra, co robi ta tabletka? Downgrade życia. Range downgrade. Po prostu super. Mamy jedno serduszko. Orzesz. Teraz ja chcę upgrade życia. Żeby Inaczej, jeżeli wypadnie nam teraz tabletka downgrade życia, to będziemy mieli ją traktowaną jako upgrade życia. Kolejny klucz się przyda. Bomba. Jeszcze jeden klucz. Po prostu cudownie. Jesteśmy w cholernie złej pozycji. Bardzo złej. Bo downgrade życia, co to jest? Ta tabletka nie wiem co robi. Balls of Steel. I w tym momencie perła matki jest bardziej przydatna, bo jest lepsza. Jest lepszym przedmiotem po prostu. I mamy 5 kluczy. I użyję klucza jednego na tej złotej skrzyni, bo możemy dostać z niej coś wartościowego. Niestety nie dostaliśmy nic. Pójdziemy zwiedzić te dwa pozostałe pomieszczenia, ponieważ istnieje możliwość, że wypadnie z nich tabletka, która po prostu nam jakoś pomoże. Co to jest? To jest range downgrade. Tej tabletki w ogóle nie chcę widzieć. Bo dwie złe tabletki, ale lepiej jest znaleźć range downgrade i health upgrade na pierwszych piętrach, niż potem znajdywać to gdzieś na piętrach, których obrywamy od razu
jedno serducho obrażeń od przeciwników, czyli gdzieś po, nie wiem, gdzieś na wysokości The Womb albo The Utero One. No ale cóż, no, nic lepszego nam nie pozostaje, jak tylko zejść piętro niżej. I mamy katakumby pierwsze. Mapa. Więc pozostaje nam teraz tylko uzbierać brakującą kasę. 4 centy. Te 4 też jak to woli pieniążki. I wiemy, gdzie jest pomieszczenie z przedmiotem. Item room nasz. Więc raczej tam się wybierzemy. I widzę, że mamy też minibossa. Co to jest? Kolejny range downgrade. Serio, gro. Naprawdę mnie chyba nie lubisz. A z wami mogę się rozprawić w bardzo szybki sposób, ponieważ ja latam, wy nie. Ja mam strzały, które przenikają przez skały, wy nie. No i znalazłem też secret room, tak jak myślałem, że może tutaj być. Zatkało mnie, bo ten secret room jest straszny. Ale żeby nie było, mamy sobie mapę i wiemy teraz, jak się możemy przemieszczać. I mamy dwa przedmioty, które przy posiadaniu kostki sześciościennej potrafią naprawdę nie tyle co urozmaicić, co uskutecznić naszą strategię zarządzania kostką sześciościenną. I teraz nie zależy mi naprawdę na szybkości strzału ani czymś takim. Rosary. Szczerze, może nam pozwolić przeżyć trochę dłużej. Więc na pewno go weźmiemy. I pójdziemy zawalczyć z minibossem tutaj. Jest to Duma. A Duma. I to jeszcze super Duma, więc może być nieciekawie. Ponieważ super Duma strzela. Właśnie, generuje bomby trollololo. Ale z super dumy może wypaść przedmiot. Kolejny przedmiot do relapowania i ja nie powinienem zbierać tych obrażeń. Plus super duma jest odporny na bomby trollololo. I ogólnie na bomby, więc gin. Klucz i głupiec. Dobrze, może być. Może być. Jedna możliwość rolapu właśnie poszła się bujać. Czy damy radę tutaj wykonać jakieś manewry rolapowania? Może jeden. Chociaż jakoś w to wątpię. Ponieważ za dużo pomieszczeń. Strzelcie tutaj. Kurczę, mogliście strzelić tam i byśmy sprawdzili. Dobra. Tam nie ma, więc może tutaj będzie. Nie ma, więc zupełnie gdzie indziej musimy poszukiwać. Au, fajnie, wlazłem prosto w epikaka. Deal z aniołem jest tutaj bardzo pożądany. W sumie oko matki to jest przedmiot, który nie za wiele daje, jak widzicie, bo to jest tylko strzelanie, dodatkowe strzały, ale z tyłu głowy. I to jeszcze szansa na ich wystrzelenie przy naszym podstawowym poziomie szczęścia jest mała. No, nie. Przepraszam was za to, ale super. Gincie. Naprawdę. Pająki w tej grze są moim nemesis. I osoba, która stworzyła AI pająków w tej grze, będzie się smażyć w piekle. I tyle.
odnośnie tego. Dobra. Kolejny klucz. Naprawdę tych kluczy mamy dużo. I walczymy z bossem, który roll-upa żadnego dobrego nam nie da. Przedmiotu też nam jakiegoś specjalnie dobrego nie da. W ogóle czym ja się martwię? Przecież creep nic mi nie robi. Ja latam, więc nie muszę się martwić creepem. I fajnie by było, gdyby zaraza... No, prawie się udało. Trochę tam jakichś obrażeń zgarnął od tego wybuchu, ale nie za wiele. Dobra, weszliśmy w fazę permanentnego stanu zarazy, gdzie po prostu jest on łatwiejszy, bo generuje tylko muchy, a muchy nie są aż tak wkurzającym przeciwnikiem, jak larwy plujące i cała gromada innych przeciwników. Plus chyba się zawiesiło AI naszego przeciwnika, zarazy, bo to nie jest dobre, że tak włażę beztrosko sobie w przeciwników. Ale ta walka już mogłaby się skończyć. Brakuje mi damage'u. Brakuje mi czegokolwiek w tym ranie, życia szczególnie. Cube of Meat. Nie skomentuję tego i po prostu zejdziemy sobie piętro niżej. I oczywiście, kiedy już mam przedmioty, które pozwolą mi na zdobycie czegoś bardziej sensownego i lepsze zarządzanie kostką sześciościenną, dostaję na twarz wspaniałą klątwę ciemności i nie udało się zrobić tego, co chciałem. I Larry Junior zabierze nam naprawdę dużo czasu, zbyt dużo. Na tym poziomie nie powinniśmy tak dużo czasu poświęcać na bossa z dwóch pierwszych pięter. No to już to, co teraz właśnie się dzieje, to jest za długa walka. Ale Cube of Meat też jakoś nam pomaga, bo Cube of Meat również dobre obrażenia sadzi. Rozwalimy wszystkie kupy, bo istnieje możliwość, że po prostu coś z nich wypadnie, coś, cokolwiek. Nawet zwykłe Spirit Card teraz by się bardzo przydało, bo ilość życia, jaką mamy, to już jest porażka. Znaczy, tak narzekam na te Curse of Darkness, ale wyobraźcie sobie, co to jest, kiedy na przykład macie połączenie Curse of Darkness, czyli tej klątwy ciemności i... Curse of Labyrinth, czyli nie Curse of Labyrinth, tylko piętro XL, które jest dodatkowo Curse of Darkness. Pytanie, czy oni się zawiesili? Tak, zawiesili się, super. Powinienem był ich szybciej tak załatwić, ale oczywiście to ja. The Stars. Jasne, że tak, ponieważ wiemy, gdzie jest teraz pokój z... Tak, nauczyłem się, co robią niektóre z tych, z kart. I The Stars jest naprawdę fajną kartą, ponieważ teleportuje nas właśnie tutaj. I to jest Doctor's Remote, który nam nie jest zupełnie potrzebny. Nie. Dlaczego nie? Ponieważ... wypadające czerwone serca nie będą nam przydatne, jeżeli mamy tylko jedno serce. Bardziej przydatne jest nam na chwilę obecną upgrade życia. A widząc ten przedmiot, wiem, że na pewno upgrade życia za maksymalnie 2 lub 3 roll-upy będzie. Klucz. To było pomieszczenie, które nie powinno się zdarzyć.
ale to pomieszczenie jak najbardziej już być może. Tylko, że oczywiście straciłem niepotrzebnie serducho. I kolejny kolejny kawałek serca się poszedł bujać. Dobra. Jeszcze jedno. No to już wiem, gdzie jestem. Pójdziemy do góry. U góry już byliśmy. Pójdziemy w dół. Kolejne takie pomieszczenie. Jest źle. Bo mamy naprawdę mało Spirit Heartsów. Musimy ich mieć zdecydowanie więcej. Albo zyskać jakiś upgrade życia. I to bardzo, bardzo szybko. Chociaż teraz tabletka Life Downgrade by się bardzo przydała. Bo stanie się ona tabletką Life Upgrade. Relikt. Tak. Dlaczego relikt? Co jakiś czas wyrzuca z siebie Spirit Hearta. A jak wiecie, Spirit Hearty teraz są w cenie. Patrząc na to, jak nam idzie. Pomieszczenie, które nie będzie trudne, jeżeli tylko nie będziemy stać za blisko bombowych much. I liczyłbym na jakąś, nie wiem, efekt domina, jakiś reakcję łańcuchową. No i właśnie o tym mówiłem, że to pomieszczenie jest łatwe, jeżeli czegoś takiego się nie zrobi. Naprawdę. Stałem się jakiś nierozważny w tym Isaacu. I to zbyt nierozważny. No, Self-Sacrifice Room nic nam nie da. Tutaj też na... Chociaż... Upgrade życia, dziękuję Państwu. O to mi chodziło. I teraz pozostaje znaleźć pomieszczenie z bossem. Tutaj nie, prawda? Tutaj jest Self-Sacrifice Room. Więc musimy iść do góry. Do góry i tutaj odbić w prawo i iść dalej w prawo. Tu jest karta. Jaka? Głupiec. W dół. Nie znaleźliśmy tego, co chciałem, jednakże znaleźliśmy coś innego. Coś, co może się przydać. Ponieważ może dać nam dodatkowego roll-upa. Znaczy się dodatkowe naładowanie. Bomba trollololo. Nie, nie, nie. 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 Bardzo, ale to bardzo by nam zrobiła krzywdę. I co chciałem powiedzieć? Pokój bardzo, bardzo, bardzo fajny. Bo nie zauważyłem, że chodzące hajwy. Hajwy to był chyba ul. Ule, czy też miejsca, w których są muchy, wiecie, takie kokony. O, chodzące kokony. Mają tendencję do niespawnowania much, kiedy jesteśmy w kamieniu, kiedy znaczy się wisimy nad kamieniem, tak de facto. I teraz... O tak. Za każde oberwanie będziemy mieli recharge większy naszej kostki sześciościennej. Więc... Fistula. Tak, fistula będzie dość łatwa, jeżeli uda mi się ją zablokować. Dobra. Teraz muszę się ustawić ładnie i wykorzystamy sobie... Dobra, może ja się ustawię tutaj właśnie. Ustawienie się w rogu w czasie walki z fistulą jest dość przydatne, bo jak widzicie... To nie uderzy nas, kiedy jesteśmy w kamieniu. Chociaż kickboxy fistuli mogą być dość chore i często takie są. No, właśnie, widzicie? To się bardzo przydaje. Gorzej właśnie z takimi tutaj kwiatkami, bo trudno powiedzieć, czy dostaniemy tym kickboxem, czy nie. Widzicie, trochę oszukuje tą grę, ale tak jak mówiłem, ta gra oszukuje gracza na każdym kroku, więc trzeba wykorzystywać i po prostu również grę oszukiwać, bo nie zajdziecie daleko, jeżeli nie będziecie grać tymi kartami, jakimi da wam gra.
co mamy tutaj. Wiecie co? Jest jedna możliwość. Łapka Gapiego. Nie użyjemy jej, ale... Tak. Brimstone. Za który już zapłaciliśmy. A dlaczego zrobiłem to dopiero po zdobyciu tak jakby łapki Gapiego? Bo myślałem, że przelosują nam się przedmioty w taki sposób. No, to już jest zupełnie. Tylko, że mamy bardzo wolno ładującego się Brimstona, więc... Więc to może być problem. Teraz by się przydał upgrade to S, dzięki któremu bylibyśmy w stanie... Wow, to już było bardzo niebezpieczne. No, wyskakuj. Ale jeden Brimstone starcza nam, żeby przeciwnika dowolnego załatwić. No, ilość bomb, które zyskaliśmy i Spirit Cardsów jest do zniesienia. Przy czym Brimstone, jeżeli podreperujemy jego siłę... Co jest u góry? U góry był sklep. Dobra. I wszystko ze sklepu kupiliśmy. I niech speed upgrade będzie, bo i tak nie mamy jak zdobyć więcej. Necropolis 1. Jakby to najlepiej rozegrać? Najlepiej będzie rozegrać pójść w dół i w lewo. I teraz trzeba już uważać, bo nie ma żartów już teraz. Teraz żarty się skończyły. Do tej pory mogłem sobie pożartować, wiecie. Ale mamy zbyt mały damage, niestety. Zbyt mały. I no dobra, ale mamy przynajmniej możliwość trafienia przeciwników. A właśnie, teraz będzie nam się jeszcze szybciej ładował do tego nasza kostka, bo mamy przecież habit. A jak wiecie, habit jest bardzo fajnym przedmiotem, który można wykorzystać w różne sposoby. I teraz teleport. Teleport nie jest dobrym przedmiotem, ale możemy go przerolować w crack in the sky, który nam się zupełnie nie przyda. Ale mamy przecież całe piętro, moi drodzy, żeby odzyskać roll-up. Żeby, znaczy się inaczej, żeby zmienić Crack the Sky w coś pożytecznego. I teraz... Ostatnio mnie zabiliście. Teraz ja zabiję was. No. I tak by się właśnie skończyło życie Maski Infimiego. Kolejny taki sam pokój. I dobrze, że się tak ustawiliście. O nie, 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 nie. I kolejne Spirit Card wyrzucone przez Relik. Przydałby się upgrade szczęścia, żeby relikt po prostu lepiej działał. Dobra, zrobimy to tak. Mam nadzieję, że będzie mini. Nie było tutaj minibossa, na co liczyłem, ale to było ryzykowne. Ja nie chcę już takich pokoi gro, ja chcę pokój, w którym będę miał przeciwników, jak na przykład tutaj. Wow, Maska Infimiego jest, znaczy się, Maski Infimiego są straszne. Ale jeżeli spotkamy przeciwnika Maska Infimiego jako bossa tutaj, no to
będzie on prostszy od tego, co ostatnio było, ponieważ mamy Brimstone. A Brimstone, moi drodzy, no... Nie. Inaczej. Normalnie Mutated Spider bym wziął. Ten przedmiot bym wziął, ponieważ mielibyśmy poczwórny strzał, ale... obniża on rate pojedynczego strzału, a z racji tego, że to nie jest jeszcze The Binding of Isaac Rebirth, w którym te przedmioty by po prostu wchodziły w pewną syntezę, bo w Rebirth będzie po prostu więcej tych syntez między przedmiotami, jak na przykład Loki's Horn, którego nie lubię tutaj, ponieważ ponieważ jest beznadziejnym przedmiotem, z jednego prostego powodu. Działa tylko ze zwykłymi strzałami i nie daje nam kompletnie nic. Wyobraźcie sobie, macie Brimstone i rogi Lokiego. Normalne strzały by się rozproszyły co jakiś czas w cztery kierunki by strzelał. Strzelalibyśmy dzięki Loki's Horn. Kiedy mamy Brimstona, to nie zadziała. Ale w Rebirth, czyli odnowionej wersji Isaaca, to już zadziała. Więc będziemy co jakiś czas Brimstonem strzelać w czterech kierunkach. No to teraz wyobraźcie sobie, jakie to będzie OP. Ale Rebirth będzie bardzo... jest, z tego co się zapowiada, bardzo wyważony. Steam Sale. Biblia. Którą chcę po prostu użyć, żeby jej użyć, tak? Teraz tak, pokój po prawej stronie. Nie może być zły. Czyli musi być taki, jak teraz go widzicie. I bardzo mnie cieszy, że spotkaliśmy coś takiego. I mamy tyle serduszek, że mogę to zrobić. Bomba trollololo. Okej. Okay. Dwie tabletki. Balls of Steel. Jasne, że tak. A to jest upgrade życia. Oczywiście, że tak. I karta głupca. A właśnie. Dziękuję. To jest właśnie działanie Nance Habit i... jakby to powiedzieć, jego nadużywanie. Notch Pickaxe jest przedmiotem, którego nie chcę mieć. I teraz... Czy to zadziała? Właśnie, to zadziała. Teraz... Właśnie. Wiem, że nie powinienem tego robić, ale mamy upgrade życia. Mamy, czyli dwa serducha. To nam się nie przyda. Dobra, jeszcze dwa razy. Chcę baterię 9-woltową. Tyle wam powiem. Skoro mamy już pulę przedmiotów ze sklepu Book of Revelations, które użyjemy i będziemy mieli po prostu drugi poziom Cube of Meat, co też może nie jest złe, ale nadużywam tego strasznie i mogę przez to przegrać. Portable Slot Machine. I tak już nie jest, to będziemy... Mamy tylko jedną szansę na sklep. Już się w następnym sklepie na pewno nie będzie, więc możemy sobie zejść do, nie wiem, 20. A Spirit Hearts nam się bardzo przydadzą. Patrzę, ile nam zostało monet. Zejdziemy sobie do... No, bomba też się przyda. Serducho też się przyda właśnie. Co to jest? Teletabletka. Nic. Do 15. Bo za 15 na pewno coś kupimy jeszcze. I nic. Trzy serca. Dobra. Jedno. I więcej już nie będę się tak bawił. Obiecuję. I teraz coś dobrego. Torebka mamy. Jeżeli znajdziemy jeszcze jakiś trinket, to po prostu
możemy go ze sobą wziąć. Najprościej mówiąc. W prawą stronę nie musimy się także już cofać, więc po prostu idziemy już walczyć z bossem. O! Ach, jestem w skale. Nie możecie mi nic zrobić. I to było bardzo ryzykowne. Dobra. Jedna maska Infimiego załatwiona. Druga też. Jeszcze dwie. Jeszcze jedna. I mam nadzieję na Small Rocka. Tutaj. Proszę. Dobra, mamy tyle kluczy, że mogę na to sobie pozwolić. Jeszcze tyle, takiej ilości bomb ze złotej skrzynki nie widziałem, ale okej. Z kim walczymy? Wojna. Można było przewidzieć. Wojna będzie upierdliwy ze względu na Brimstona. No to, że mamy Brimstona. I nie możemy załadować tego Brimstone na jakiś szybki sposób, ale... Jeżeli wojna nie wysadzi nam wszystkich kamieni, to będziemy się mieli gdzie przed nim chować. W późniejszym etapie gry. Znaczy, w drugiej fazie jego. Tak, ta walka będzie monotonna. Ale cóż mogę wam począć? No, wylosowaliśmy sobie tego konkretnego przeciwnika i nic więcej zrobić nie można. I cóż... bardzo mi przykro, wojno, ale... wykorzystam silnik tej gry przeciwko tobie. No, no to widzicie, w jaki sposób, w jak łatwy sposób można pokonać wrogów, mając bardzo wolno ładujący się Brimstone. Teraz wiecie, co by było śmieszne, gdybyśmy znaleźli na przykład technologię, bo technologia zamieniłaby nam Brimstone w coś o wiele potężniejszego. I deal z szatanem. Wiecie, na co mam nadzieję? Że to będzie Krampus. A wiecie, dlaczego miałem na to nadzieję? Bo przez to będziemy mieli dodatkowe naładowanie naszego... Już mamy zresztą. A ja mogę w końcu nie obrywać tyle. Muszę obserwować Krampusa po prostu, co robi. Bo przed jego... O, właśnie coś takiego jak ma Krampus mielibyśmy, gdyby synteza Brimstona z rogami Lokiego działała. Jednakże nie działa, więc... więc trudno. Ale jeżeli będzie działać, to będziemy mieli kolejny przekokszony przedmiot. Chciałem to, ponieważ mamy jeszcze przedmiot w pokoju z przedmiotami do, wiecie, do zrolowania. A Lamp of Coal bardzo nam się przyda, ponieważ Lamp of Coal daje nam, no, siłę. Daje nam siłę w strzelaniu, chciałem powiedzieć. I cóż, mamy 21 bomb. Wiecie, co to oznacza? Szukanie sekretnego pomieszczenia. A dlaczego? Bo może to być Eternal Heart. Alleluja. Dzięki temu mamy dwa upgrade'y życia na jednym piętrze. Jakie to jest piękne. I wróciliśmy do startowego życia Isaaca, co nie jest źle. Dobra. Podpaska matki. Szkoda, że już więcej roll-upów na tym poziomie nie znajdziemy, bo by było fajnie, bo można by to było na coś innego przekręcić, ale na chwilę obecną wolę mieć przy sobie w dalszym ciągu kostkę sześciościenną, bo jest potężniejsza. Po prostu. Może i tamten przedmiot ułatwia walkę z Necropolis 2.
Nie jest fajnie, ale... Ale... Zrobimy tak. To! Dobra. Żebyśmy... Za 15, więc nie mogę nic na razie kupić. Żebyśmy nie marnowali naszych roll-upów. O! Teraz muszę uważać, bo z głowy jeździec to jest jeden z tych przeciwników, który umie naprawdę wkurzać. Ale tylko tą swoją głupim patternem atakowania. Właśnie tak jak widzicie. Pineska. Nie. Coś, czego nie chciałbym mieć, to znaczy pineska. Chyba najmniej przydatny trinket według mnie. Oj, dziękuję relikcie, że wyrzuciłeś Spirit Hearta i kolejne bomby. Grozlituj się, naprawdę. To już troszeczkę jest przesada, że tyle bomb wyrzucasz. I Lamb of Coal zdecydowanie polepszył. Aj, nie powinienem tego zrobić. Nie powinienem był oberwać. Ale, okej, okay, oberwaliśmy. Więc możemy iść i coin purse, czy też coś, jak to się tam nazywa, zamienić na Steam Sale. Nie. Dlaczego? Bo Steam Sale już na tym poziomie nam się nie przyda, bo nie ma już więcej sklepów przed nami, więc po co nam coś, co obniża wartość zakupów w sklepie? Ten room to już w ogóle. Liberty Cup. Jasne, że tak. Szczególnie, że możemy mieć... Ten przedmiot będzie do rolowania. Ale dlaczego? Bo to jest wysysanie życia, które w głównej mierze jest nieprzydatne, bo... Bo jakby to wam ładnie ująć. Wow, a to było obrażenia, których się nie spodziewałem. I może uda się... załatwić ich jednym strzałem. Nie, nie udało się. No ale zobaczymy. I teraz pytanie. Co ja chcę najpierw zrolować? To, co jest w pokoju, czy to, co jest w... Co to jest? The Hermit. Teleport do pokoju z bossem. Nope, na razie nie. Spróbujmy najpierw rolować to, co jest tutaj, w item roomie, bo pula jest lepsza. Book of Belial. Czy ja wiem, to nie jest dobry przedmiot. I co, idziemy dalej. Liberty Cup nam może też trochę dopomóc, ale nie za dużo. Nie, tych pomieszczeń to... W ogóle nie powinno być, ale za życie. Anarchist Cookbook i Book of Shadows. Zrobimy to tak. Zamiast iść w lewą stronę, czyli do bossa, czy dajcie do matki, pójdziemy sobie do góry. Jeszcze raz do góry. Pójdziemy sobie do Curse Rooma, odblokujemy sobie drogę. Może w tym czasie zdobędę roll-upa, chociaż w to wątpię. Chociaż teraz to już jest to prawdopodobne. Przecież jestem odpowiednio szybki. Co jest, zablokowałem się na jakimś kamieniu czy coś? Dobra, i teraz jeszcze jedno pomieszczonko. Byle tutaj nas nie złapali w ogień krzyżowy. No co się stało niestety. Zapominam, że nie mam szybkiego strzelania, tylko mam brimstona. Ale wypadło nam z... Możemy kolejny raz czegoś nadużyć. Co chcę zrobić? Chcę zrobić rzecz następującą. Chcę pójść po Book of Shadows. Zdobyć to, co się kryje w Curse Roomie. Dobra, Book of Shadows mamy. Naładowanie również mamy. Chcę
chcę zdobyć za darmo to, co jest w Cursed Roomie. Da się, bo mamy Book of Shadows. Potem chcę pójść i zrolapować to, co znajdziemy w pokoju z przedmiotem. A później... Bomba trollololo. Więc cieszę się, że mam Book of Shadows i po prostu mogę z tego pokoju wyleźć. A Liberty Cup na razie nam się przydaje, ale na pewno bym go wymienił na coś innego. Teraz pytanie, czy ja chcę najpierw rolować to, co jest w item roomie, czy chcę rolować to, co jest w... tutaj. Odpowiedź brzmi item room najpierw. Wiem, że mógłbym szybko uzyskać podwójne przedmioty, ale musielibyśmy przebrnąć przez książki. A książek mamy dużo chyba jeszcze. Chociaż Book of Blaya... dobra. Lil Chubby często gęsto się przydawał i często gęsto potrafił pomóc. Szczególnie, że kiedy ładujemy Brimstona, on atakuje. Więc dodatkowy strzał. Hurra. Ja się tam cieszę. Nie cieszę się właśnie z tego pomieszczenia. Dobra. Czy ja tu wchodziłem? Nie wchodziłem. Ale mam tyle kasy, że wejść mogę. Mogę kupić to. Mogę kupić to. I jeszcze zostanie mi kasa na jakikolwiek dobry przedmiot, który tam wyrolapujemy, a to się zbliża dość prędko. Chociaż wolałbym może rolapować już... muszę się zastanowić, słuchajcie. Czy chcemy rolapować bibliotekę, czy lepsze będzie sklep? Wydaje mi się, że w sklepie już chyba dobrych przedmiotów nie ma, jest tylko notch pickaxe, który zupełnie nam się nie przyda. I to jest tak. Perła matki i matchstick. A teraz to po prostu gra mnie udupiła. Dobra, robimy to tak. Tak już nie mam, słuchajcie, na co tej kasy wydać, bo rzeczywiście w sklepie już nic nie ma. A tutaj możemy zyskać na przykład Spirit Heartsy. No co? Wolno. Kto ma kasę, ten może. Wiem, że przeciągam nieuniknione, czyli starcie z matką. Ale nasze szczęście po prostu musiało w pewnym momencie spaść na łeb, na szyję, bo... bo po prostu nie dostajemy nic. I co to jest? 99 kasy. Serio, gro. Niebieska matka. Matka, której nie cierpię, bo po prostu będziemy tak obrywać od niej. Za blisko. Za blisko. Nie mogę się przyzwyczaić, że niebieska matka jest w stanie wyrządzić nam taką krzywdę. Nie zauważyłem tej nogi! Kurczę, to się może szybko źle skończyć. No, żeż... nie wystrzeliłeś! Czemu, Isaac? Isaac, czemu? Czekamy... wow. I teraz tak. To jest bardzo dobrze. I... rola. Znaczy się... teleportujemy się stamtąd. I mam nadzieję, że znajdziemy coś ciekawego tutaj jeszcze. Bo to się może źle skończyć. Ale... mam nadzieję, że znajdziemy jeszcze jakieś biblioteki. Dwa Necronomicony. Trzeba podnieść obydwa. Tak, gdyby ktoś się chciał spytać. Pomimo, że są traktowane jako jeden przedmiot.
trzeba podnieść obydwa, bo w przeciwnym wypadku no może po prostu stać się nam krzywda. Liczę na deal z aniołem. Niestety nie dostaliśmy nic, więc następne piętro. Teraz przydałby się... i to bardzo ładnie się ułożyło. Przydałby się, moi drodzy... Wow. To było aż nadto dużo szczęścia. To też było aż nadto dużo szczęścia. Otwórzmy sobie bibliotekę, w której dwa razy mamy telepatię dla idiotów. Która w ogóle się nam nie przyda, bo mamy Brimstona. I nie będzie działać z Brimstonem. Ale mamy idealne piętro do relapowania. Duże pięterko. Znaczy, Utero One jest dość dużym piętrem, z tego co widzę. I jesteśmy w stanie sobie stworzyć kolejny pokój z dwoma... z dwoma przedmiotami. Kostka 20-ścienna, która jest bezużyteczna totalnie. Co ona robi? Kostka 20-ścienna, wszystkie goodies, które znajdziecie w danym pokoju, tak, zamienia na inne. To znaczy, na przykład monety może zamienić na bomby żywe, albo żywe bomby może zamienić na coś innego. Za to X-Ray Vision jest przedmiotem pożądanym wręcz, ponieważ możemy sobie łatwo znaleźć przez to secret roomy i nawet nie musimy już wykorzystać bomb, żeby to zrobić. I ciach. I nic mi nie zrobicie, bo nie wchodzicie w skały. A ja wykorzystuję nie tyle, że błędy w grze, co wykorzystuję mechaniki w grze, które po prostu działają teraz na naszą korzyść. Wreszcie. Flat penny. Czego chcę się pozbyć? Na razie chcę się pozbyć perły matki. I teraz kasa bardzo, ale to bardzo by się przydała, żeby cokolwiek nam wypadło, jakaś kasa czy coś. Bo ta kasa zamieni się w... Może się zamienić w... No. W klucze. To by się teraz bardzo przydało. A teraz już walczymy z bossami. Też nie będzie jakoś specjalnie trudno, bo bossowie, z którymi będziemy walczyć, są dość łatwi. Szczególnie, że Chub jest takim bossem podwójny monstro. No, może nam sprawić problemy, szczególnie, że mamy Brimstona. Ale może też sprawić sam sobie problemy, bo monstro, jak wiecie, skacze i rani każdego przeciwnika, który się znajdzie pod nim. Więc monstro może zranić monstra, ale ilość wypluwanych przez niego tutaj łez to jest po prostu ogromna. Więc spoko i idziemy sobie do biblioteki zrolapować kostkę 20-ścienną. W ogóle fajnie, że w czasie jednego ranu mamy i kostkę 20-ścienną, i kamikadze nie jest dobrym przedmiotem. Odradzam. Co robi? Zabiera nam... Obecnie już to by było jedno serce, a w zamian daje nam możliwość tego, co byśmy zrobili, gdybyśmy mieli bomby. A jeżeli bomb nie mamy, no to... W najprostszy sposób możemy sobie bomby zastąpić przy użyciu kamikadze, tylko że kto chciałby używać kamikadze do zastąpienia zwyczajnych bomb i tracić przez to życie. Wiem, że takie osoby na pewno się znajdą, ale nie było tam żadnego Tainted Rocka. Tak, w Utero i w The Womb można znaleźć Tainted Rocks, które... No nie wypadło nam tutaj serce. Które, no niestety, ale... Na to liczyłem, słuchajcie, tak naprawdę. Ale nie na coś takiego.
Brimstone na Brimstona, tak? Nie takiego pokoju się spodziewałem, ale może być. Tak w razie czego? Wiemy, że mamy uzupełnienie serc. Gdyby gdzieś po drodze natrafił się, nie wiem... piekielny Judgment... Kupa. To jest ta kupa, to jest ta kupa. Już ją po prostu rozbiliśmy. Idziemy w prawo. Patrzę, ile już trwa ten run i naprawdę... Oj, ciężko może być. Może jeszcze to trochę potrwać, moi drodzy. Wiem, że mam już godzinę na zegarku. Ja też mam inne sprawy do załatwiania, chociaż już jest wieczór i tak naprawdę spraw nie powinien mieć, ale z racji tego, że zbliża się sesja, to wiecie, czasu też jest coraz mniej i trzeba robić projekty i tak dalej. Na poniedziałek mam projekt do zrobienia. Nie wiem, kiedy to oglądacie, więc to już może być dość przestarzała informacja. Już może ten projekt zrobiłem i zaliczyłem przedmiot na ocenę wyższą niż 3, ale udajmy się z powrotem do biblioteki. Nie chcę tego robić, naprawdę. To już jest trochę dla mnie też irytujące. Wolałbym wprost pójść do pokoju z bossem i Ghost Baby. Znaczy się, Brother Bobby to jest. Nie, nie chcę Brother Bobby'ego, bo to jest słaby przedmiot. I wy możecie tak naprawdę spadać ode mnie, bo nic mi nie zrobicie. Bo... nie macie siły przebić. Plus macie taki nędzny range, że... ja tylko mogę dziękować za klucze. Pójść w tą stronę. I mieć nadzieję, że wielkie wnętrzności umrą wreszcie. Właśnie. I że uda mi się zawiesić zwykłe wnętrzności na... drugi raz dostajemy... Goat Hoof. Ja jej nie chcę. Tak de facto. Więc... pójdziemy sobie... dalej. I znowu będziemy musieli się cofać. Naprawdę. Jedno, z czego się cieszę w ciągu tego rana. Mamy dość dobrą sytuację z życiem i... już teraz mamy dobrą sytuację z życiem i ogólnie ze Spirit Cardsami. Plus mamy też niezły damage, więc pokonanie Isaaca w katedrze jest bardzo prawdopodobne. Karty Tarota. Raz użyjemy. Two of Diamonds. Podwoiłem ilość monet. Maksymalnie można mieć 99. Co teraz gro? Naprawdę to było dość żenujące, co dostaliśmy. Ale... au, to nie powinno się zdarzyć. To nie powinienem w ogóle oberwać. I oberwę jeszcze raz. I żeby było śmieszniej, przez to zyskaliśmy... dużą ilość kluczy. I teraz Flat Penny już mi jest niepotrzebny, wymieniam go z powrotem na Perłę Matki. Bo jest lepszym przedmiotem. Jest lepszym trinketem z tych dwóch. I znowu idziemy do biblioteki. Zdzira babilońska, wiecie co, już mi się nie chce. A szansa na to, że... dobra, musimy jeszcze jedną rzecz zrobić. Chcę mieć pewność, że nie stracę serc niepotrzebnie, żeby zrolować to, co da nam pokój z bossem. Teraz to już w ogóle. Wow. Szybko poszło. Trzech przeciwników w pokoju to było troszkę za dużo jak dla mnie. Co to jest? The Empress. Do walki z Isaaciem idealna. A jeszcze przecież została nam walka z matką. Tylko, że przewiduję, że następne piętro po prostu przespidujemy i dotrzemy prosto do... pójdziemy wprost do walki z bossem, czyli do walki z It Lives, czy jak kto woli, z sercem matki. No, to było bardzo szybkie.
Balls of Steel, który się bardzo przyda. I idziemy walczyć z bossem tego miejsca, czyli ze śmiercią. Trzeciopoziomowy Cube of Meat nie jest czymś, co chciałbym mieć. I na pewno już będziemy mieli... Wow, udało mi się zablokować AI bossa. Nie wiem jakim cudem, ale to się udało. I co? Wyplujesz coś we mnie? Nie. Wow, to było szybkie. Co my tu mamy? Justice. Nie Judgment, tylko Justice. Dobra. The Empress. Trzeciopoziomowy Cube of Meat. Dobra, zaryzykuję. Ryzyk fizyk, jak to mówią. Chociaż wolałbym mieć Orbitala, to... To poświęcę go. Dobra, tu się da przespeedować. Damy radę pokonać Lokiego w jakiś normalny sposób? Damy radę, bo Loki jest słaby. Szczególnie, że jest tylko jeden Loki. Gdyby to był podwójny Loki. Range downgrade na pewno nie, więc idziemy sobie dalej. Co to jest to? Nie wiemy, co to jest. Friends till the end. Może być. Przynajmniej nie coś złego. I kolejny pokój bez sensu, bo to tylko serce. Właściwie mógłbym nie walczyć z Pipem i tak też uczynimy. Dlaczego nie walczę z Pipem i mam już dwa życia? No, to jest właśnie dlatego. I to jest idealne, co mogło się stać. Idziemy walczyć z matką. Wow, to jest bardzo złe, co się tutaj dzieje, ale... Ale... Może być. Ponieważ... Walka z matką jest... Nie mając niczego, co tak naprawdę odsuwa bomby, oprócz oczywiście trzeciopoziomowego Cube of Meat, czyli tak naprawdę już pierwszopoziomowego boja, to wszystko jest dobrze. Uda się? Powinno się udać, szczególnie, że Meat Boy zadaje matce dość wysokie obrażenia, a my mamy dużo życia. Dziękuję. Idziemy do katedry. I teraz... blisko jest, słuchajcie, pokój, w którym znajdziemy... Ojejku, zapomniałem, że oni latają! Fuck. To się może źle skończyć. Dobra, co jest tą tabletką? Balls of Steel. Bardzo przydatne. I będzie coraz bardziej przydatne. I teraz... To jest Monstro 2. Monstro 2 jest łatwy. Ponieważ jego AI jest głupie. To znaczy, wystarczy, że macie go... Że będziecie zawsze z jego lewej lub prawej strony, a on będzie tylko strzelał do was brimstonem. Fajnie, nie? Co tu jest? Nie, nie będę ryzykować, że zginę. Zapomnijmy, że to pomieszczenie istniało. Naprawdę nie chciałbym zginąć. Mamy ogromną szansę, żeby pokonać Isaaca. Teraz... Dobra. Dwóch pokonanych i wszyscy pokonani. No, bomby też są dobre. Co będziemy mieli tutaj? Dużo łakoci. Co tutaj będziemy mieli? Nie. No to idziemy walczyć z Isaaciem, moi drodzy.
i mam przeczucie, what a horrible night, właśnie. Zwiększenie sobie damage'u, tylko właśnie problem tkwi w tym, że Meat Boy zadaje naszemu kochanemu Isaacowi obrażenia. A co za tym idzie, musimy przetrwać dwie pierwsze fazy. Chociaż znowu, dobra, jesteśmy już w drugiej fazie i jeszcze mamy dużo życia. Uwierzcie mi, to co teraz mamy to jest dużo życia. I chyba wydaje mi się, że znowu pokonamy Isaaciem, żeby było śmieszniej. Dobra, to nie jest śmieszne to, co się właśnie stało, to znaczy oberwaliśmy. Chcę... A właśnie, ciekawe co się stanie z grą. Boję się, że się gra zgliczuje, jeżeli połączymy ze sobą chorę tą zdzirę babilońską, którą mamy z karty razem ze zdzirą babilońską, którą mamy jako item pasywny. Co oznacza, że może być kiepsko. Nie trafiłem w Isaaca. Isaac pokonany. Więc moi drodzy, to by było na tyle. Widzicie, kolejny raz przeszliśmy, pokonaliśmy Isaaca. Naprawdę fajny run, bardzo mi się podobał. Myślałem, że będzie kiepski, ale po poprzednim runie, który był rzeczywiście dobry na początku, a potem się skiepścił, brakowało nam dużo, słuchajcie, przedmiotów, które byłyby w stanie coś nam pomóc, ale pomimo tego udało nam się zdobyć to, co założyliśmy, to znaczy szkła kontaktowe matki oraz pokonaliśmy Isaaca. Więc cóż, jeżeli macie jakieś sugestie do tej serii, piszcie je w komentarzach. Jeżeli chcecie, żebym o czymś powiedział albo coś przegadał, to też to piszcie w komentarzach. Jeżeli chcecie, oceniajcie film. Jeżeli nie chcecie, nie oceniajcie filmu. Wasza wola. A cóż, to by było tyle w tym odcinku. Dzięki Wam za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!